Wrzesień 1939 roku. Agresja niemiecka na Polskę trwała już 9 dni, kiedy rozkazem naczelnego wodza została utworzona grupa operacyjna Polesie pod dowództwem generała Franciszka Kleberga. W jej skład wchodziły załoga Brześć, zgrupowania Kobryń, Trochiczyn i Jasiołda, oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza i flotylla Pińska. Wojenna epopeja dla nich rozpoczęła się od obrony Brześcia i walk w rejonie Kobrynia. Wkroczenie wojsk radzieckich 17 września zmusiło oddziały polskie do odwrotu. Wycofywano się na południe ku granicy z Rumunią i Węgrami. W tym czasie oddziały KOP uwikłały się w walki z Armią Czerwoną, m.in. pod Kleckiem, Unińcem i Sarnami. Gdy Kleberg otrzymał wiadomość o opuszczeniu Polski przez naczelne dowództwo, skierował swoje jednostki na pomoc Warszawie. W nocy z 27 na 28 września dotarła wiadomość o kapitulacji stolicy. Oni walczyli dalej, zaświadczając, że państwo polskie jeszcze trwa, istnieje. I tak doszło do kilkudniowej bitwy z Niemcami. Generał Kleberg chciał dojść do składów wojskowych w Stawach pod Dęblinem i po uzupełnieniu zaopatrzenia kontynuować walkę. Znajdujemy się w miejscu, gdzie 50 lat temu rozpoczęła się bitwa, która przeszła do historii jako bitwa pod Kockiem. Tak, otrzymaliśmy dowództwa zadanie zbadania przeprawy przez rzekę Tyśmińce w tym miejscu. Były tylko pale pod wodą, a ponieważ mieliśmy ciężkie tabory, kawaleria mogła przejść normalnie w bród, natomiast pod tabory trzeba było zrobić, prawda, normalny most. Korzystaliśmy, tu był duży las, nasi saperzy i dowódca kompanii poruczyk Kosmatko dostał to zadanie. Zostało ono wykonane w godzinach popołudniowych. Ja natomiast, znając ten teren, wziąłem drużynę wzmocnioną RKM i musiałem na szosie, która jest około 3,5 km od naszego stanowiska, ubezpieczać ewentualną przeprawę. Była godzina 6 rano, ciemno, mgła i taka mgła towarzyszyła aż do godziny 10. To było którego dnia? Pierwszego w niedzielę. 1 października? 1 października w niedzielę. Moja drużyna ubezpieczyła od strony Kocka lewą stronę, po lewej stronie w lesie. Po prawej stronie, przed nami około 150 metrów, była placówka drugiego pułku Ułanów. Ich zadaniem było ubezpieczanie, że tak powiem, ogniowe. Ja tutaj byłem około godziny pół do 10. Jeszcze była mgła. Słońca nie było. Około 11 godziny, po 11. Mgła rozeszła się, słoneczko zaświeciło i w tej ciszy słyszymy turkot samochodów. Nie czołgów, a samochodów. Jak się okazuje, samochody opancerzone. Ja miałem lornetkę. Obserwowałem w drugim rzucie, co to będzie. Widzę na pierwszym samochodzie krzyż niemiecki. To jest samochód opancerzony. Drugi samochód dwusilnikowy. To znaczy kierowca z przodu i z tyłu. I trzeci samochód, taki sam jak pierwszy. Zbliżają się jakieś 300 metrów, cisza jest. Czekam, wiem o tym, że tam jest działko przeciwpancerne. W pewnym momencie słyszę strzały. Jeden, drugi, znowu strzały. I tak około 6 strzałów, może 7, oddał celowniczy, jak się później okazało, Mierzejewski. I to były pierwsze strzały tej bitwy? Pierwsze strzały. Oddziałom polskim zastąpiła drogę 13. Dywizja Piechoty Zmotoryzowanej generała von Otto. Przez pierwsze dni inicjatywa należała do Polaków, lecz wkrótce obrona Niemców okrzepła, w drodze były ich posiłki. I tak rozpoczął się ostatni dzień bitwy. Generał Kleberg podaje swoją decyzję na dzień następny, 5, do rozbicia dywizji 13, która jest z nami w styczności. W tym celu dywizja 50 nasza obroni rejon Adamów-Wojcieszków, dywizja 60, która do tej pory nie brała udziału w walce, uderzy przez Wolę Gułowską na Czarną i Starokomlę, a zgrupowanie pod dowództwem pułkownika Milewskiego w
składzie brygady kawalerii i batalionu 183 pułku obejdzie południowe skrzydło Niemców od Niedźwiedzia przez Karlejów na Poznań, uderzy na tyły niemieckie. A od nowo nadchodzących wojsk niemieckich osłoni nas brygada generała Kmicica Skrzyńskiego, licząca mniej więcej około 1500 ludzi. 5 rozpoczyna się bitwa. Ciężar bitwy jest w rejonie Woli Głoskiej. Tam Wola Głoska, klasztor i okoliczna i wieś przechodzi z rąk do rąk dwukrotnie. Zostaliśmy się w otknie boczne karabinów maszynowych nieprzyjaciela. Władysław Heidlich z pułku strzelców słonimskich. Lasu oraz z wieży kościoła Woli Głoskiej. Na drugiej wieży tego kościoła był obserwator artyleryjski, który kierował ogniem artylerii niemieckiej, która po prostu nas automatycznie pchała do przodu, skracając swój ogień. Uratował nas porucznik Czapnik, który zresztą zginął w tym boju, dzięki swojej przytomności, który ze swoim plutonem poszedł lasem, zdjął ogień karabinów maszynowych z kierunku Adamowa, a dowódca haubicy 105 spod gajówki ofiara, dzięki swoim celnym strzałom w wieżę kościoła zdjął karabin maszynowy i obserwatora artyleryjskiego, co nam ulżyło. Mogliśmy się grupować, nasze plutony, i uderzyć z lasu z kierunku Adamowa na pozycje niemieckie. Niemcy wystrzelili wtedy 3 białe rakiety, wyzywając swój ogień zaporowy artyleryjski. Rozpętało się piekło. Przetrzymaliśmy to piekło, ale zginęło bardzo dużo naszych ludzi. Szturmowaliśmy, zdobyliśmy Niemców, pozycje niemieckie, dużo jeńców, dużo broni. No, ale zostało nas 15 z 2 plutonów. Niemcy uderzają na północ, na Adamów, chcąc połączyć się ze sobą 13 i nadchodząca z północy 29 Dywizja Piechoty. Jednak dywizja pułkownika Brzozy Brzeziny 50 utrzymuje swoje stanowiska po bardzo zaciętych i ciężkich walkach pod Adamowem, Buszcem, Krzywdą, a dywizja 60 opanowuje Wolę Głoską i wychodzi na jej wschodnią Lizgierę. Około godziny 16 brygada pułkownika Milewskiego doszła do Chrlejowa i Poznania i widzi uciekające baterie niemieckie na wschód, na Sorokomle i dalej na wschód. Niemcy byli przerażeni, bo nie spodziewali się... Kapitan w stanie spoczynku Henryk Jesionowski ze 183 Pułku Piechoty. I kapitan Sroczyński, dowódca mego batalionu pierwszego, meldował telefonicznie pułkownikowi Eplerowi, dowódcy 60 Dywizji Piechoty. Jesteśmy na tyłach Niemców. Niemcy uciekają, rzucają broń i rynsztunek. Byliśmy upojeni. Wyczerpaliśmy prawie całą amunicję w tej 3-dniowej bitwie. Generał Kleberg po tym meldunku siada do samochodu, jedzie ze mną najpierw do Krzywdy, rozmawia z generałem Kmicicem Skrzyńskim, z pułkownikiem Brzozą Brzeziną. Generał Skrzyński melduje, że Niemcy nacierają z północy, jest to 29 Dywizja Zmotoryzowana, ale zdołał utrzymać jak do tej pory i będzie jutro trzymał dalej, jeżeli dostanie amunicję. Generał, pułkownik Brzoza Brzezina mówi, że trudno było dzisiaj, ciężkie były walki. Musieliśmy oddać duży kawał terenu, ale jutro będziemy się bili dalej. Proszę tylko o amunicję. Pułkownik Epler na południu melduje. Mam sukces. Niemcy uciekają. Proszę o amunicję. Amunicji nie posiadamy. Generał Kleberg decyduje się przerwać walkę, ażeby
nie rozlewać nadaremnie krwi żołnierskiej. Dalsza walka nie rokuje nadziei, tylko rozleje krew żołnierską, która jeszcze przydać się może. Przywilejem dowódcy jest brać odpowiedzialność na siebie. Dziś biorę ją w tej najcięższej chwili. Każę zaprzestać walki, by nie przelewać krwi nadaremnie. Dziękuję wam za wasze męstwo i waszą karność. Wiem, że staniecie, gdy będzie potrzeba. Jeszcze Polska nie zginęła i nie zginie. Dowódca samodzielnej grupy operacyjnej po lesie, Kleberg, generał brygady. Stoimy tutaj przed symbolicznym grobem pułkownika dyplomowanego Adama Eplera. Był to dowódca 60. Dywizji Piechoty, dawnej Dywizji Kobryń, na którego barkach w zasadzie spoczywało gro natarcia z dnia 4 i 5 października. Pułkownik Epler ze swoją dywizją, łącznie później z kawalerią brygady Zaza, przyczynił się do tego, że te ostatnie nasze zmagania, które były tutaj, były zmaganiami zwycięskimi. Przyjeżdżamy tu co roku na ten cmentarz i na wszystkie inne cmentarze, Adamowa, Kocka, Hordzieszki. Przyjeżdżamy dlatego, żeby uczcić pamięć naszych kolegów poległych w czasie boju. Ale przyjeżdżamy tu nie sami, przyjeżdża z nami także młodzież szkół noszących imię generała Kleberga i to nas głównie cieszy. Na polskiej ziemi stoi dużo pomników, jednak w Oli Głowskiej narodziła się inicjatywa stworzenia czegoś oryginalnego, jednocześnie przydatnego i wiosce, i gminie. I tak przystąpiono do budowy domu czynu bojowego Kleberczyków. Czy często panowie przyjeżdżacie tutaj do Woli Głowskiej? No, dość często, ponieważ budowa tego Domu Kultury imienia czynu bojowego Kleberczyków właściwie powstała z inicjatywy naszych kolegów. Powstał w Woli Głowskiej komitet, który chciał zbudować właśnie taki funkcjonalny pomnik dla upamiętnienia tego czynu zbrojnego. My jako środowisko współpracujemy z komitetem, opiekujemy się, jesteśmy dość częstymi gośćmi na budowie i w miarę naszych skromnych sił i możliwości pomagamy, czym możemy, żeby ten obiekt szybko stanął. Dzisiaj wizytują budowę nasi koledzy ze środowiska i tak po kolei może przedstawię. Kolega marszałek, nasz chorąży od sztandaru, który się opiekuje, później kapitan Gregorski, kolega Kosiński, pan pułkownik Zbyszewski i w takim komplecie dzisiaj przyjechaliśmy, żeby zobaczyć jaki postęp jest na budowie, ponieważ ukończenie tej budowy jest przewidziane na 50. rocznicę września. Co będzie się znajdowało w tym obiekcie? W tym obiekcie będzie przede wszystkim Muzeum Wojny 1939 roku, klubokawiarnia, sala widowiskowa, pomieszczenia dla straży pożarnej, to i biblioteka, no i część mieszkalna dla gospodarza tego klubu. To będzie tego pomieszczenia, to będzie parter, że tak powiem. Natomiast na piętrze będzie galeria sztuki ludowej, ponieważ na terenie Woli Głowskiej jest bardzo silne koło twórców ludowych, rzeźbiarzy szczególnie, więc będą mieli tutaj swoją galerię. Będą pomieszczenia dla organizacji społecznych, takich jak KGW, LZT, ZSMP, prawda? No i szykujemy cztery pokoiki gościnne, no dla gości, którzy przyjadą, a wiecie państwo, że u nas jest wieś, prawda, mieszkamy na wsi, żyjemy na wsi, mamy kłopoty z lokalizacją, prawda, z zakwaterowaniem, więc te cztery pokoiki będą nam bardzo potrzebne tutaj. I
jedną z sal będzie zajmować małe muzeum związane z bitwą. Część eksponatów obiecało dostarczyć Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Ale środowisko Kleberczyków dotarło także do grupy miłośników militariów, którzy zajęli się penetracją pola bitwy pod Kockiem. Może tą drogą trafią do Woli Głowskiej nowe, cenne eksponaty. Dzisiaj się nie udało, ale macie już dużo sukcesów na swoim koncie. No tak, już mamy sporo rzeczy znalezionych. No i właśnie my mamy nadzieję, że to właśnie trafi do tego budującego się Muzeum Woli Głowskiej. No i liczymy na kontakty z jakimiś właśnie ludźmi, z kombatantami szczególnie. No może jakieś by były konkretne wiadomości i wtedy by to ułatwiło dużo. Dużo by nam ułatwiło właśnie prowadzenie poszukiwań. A w tej chwili przede wszystkim, co jest waszym marzeniem? Słyszałem o jakichś ciekawych właśnie informacjach, które macie i poszukujecie, zdaje się, jednego ze sztandarów. Jest to sztandar 4. Dywizjonu Artylerii Konnej. Ponoć w pobliżu miejscowości Turzystwo został zakopany i szukamy kontaktów z ludźmi, którzy nam wskazali przynajmniej rejon lasu, gdzie można jego szukać. No i liczymy na znalezienie tego sztandaru. To jest część eksponatów, które na pewno w przyszłości trafią tutaj do Izby Pamięci. No tak, chcielibyśmy, żeby to trafiło w miarę możliwości w całości. No i właśnie mamy jeszcze nadzieję do otwarcia muzeum, że jeszcze coś nam się uda z ziemi wydobyć. Ile lat pracowaliście, żeby taki zbiór właśnie zebrać? Jest to wbrew pozorom bardzo ciężka praca, która zajęła nam mniej więcej 3-4 lata chodzenia w dość ciężkich warunkach po dość trudnym i niedostępnym lesie. Ale jest na pewno satysfakcja ze znalezienia kolejnego jakiegoś nietypowego albo takiego, którego jeszcze w zbiorach nie mieliście znaleziska, prawda? No tak, bardzo ważnymi uważam i cennymi eksponatami są tak zwane nieśmiertelniki. No to są te blaszki, no to za każdą taką blaszko kryje się człowiek. No nie wiadomo, co się z nim stało. No. I tu może wam pomóc współpraca ze środowiskiem byłych żołnierzy generała Kleberga. Oczywiście, oczywiście. No. Co jeszcze ciekawego pan tutaj może przedstawić nam? Cóż, na przykład to są smarowniczki, ale na właśnie co ciekawe w takim zostanie, ale jeszcze są ze smarem. Z resztkami. Tak, z resztkami smaru. Są takie, którym przyroda dodała uroku. Bardzo ładny eksponacik. I są takie, których nie wiemy, co to jest. Znajduje się takie rzeczy i nie wiemy. Liczymy również na to, że zostanie to kiedyś rozszyfrowane. Też możemy liczyć właśnie na środowisko byłych żołnierzy generała Kleberga ze SGO Polesie i innych żołnierzy września, którzy jeszcze pamiętają fragmenty uzbrojenia swojego wyposażenia i mogą właśnie nam powiedzieć, prawda? No tak. Ewentualnie było i do czego mogło służyć? No tak, no niektóre rzeczy to żeśmy właśnie dochodzili sami, to też było zagadką w pewnym okresie, no potem się okazało prozaiczna sprawa, klucz do haceli. Bardzo ładny drugi egzemplarz takiego samego klucza zrobiony przez kowala, no, bardzo gustowny, ładny i bardzo poręczny. Ponadto para podków. Przód i tył. Kawaleryjskich, tak. Jest to przód i tył. Przednia i tylna podkowa, większa i mniejsza widać z takiego miejsca. Fragment, właściwie cały hełm kawaleryjski. We fragmentach, ale cały. No to jest, tu jest fragment siodła, łęk siodła. To jest łęk siodła. No to też tak po sąsiedzku było znalezione, zgrzebło. No to są rzeczy łącznościowe, to na tyczkach do zakładania, prawda, kabli. Niewiele brakowało, a stalibyśmy się świadkami niezwykłej sensacji. Jednym ze znalezisk był aparat fotograficzny z 6 rolkami filmu. Ukryty został w ziemi już po kapitulacji, z częścią wyposażenia wojskowego przez któregoś z żołnierzy polskich. Długo trwała prawdziwa walka o uratowanie filmów. Z pomocą pośpieszył m.in. Zakład Kryminalistyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Niestety, wszystko było nadaremne. Może jeszcze kiedyś się powiedzie.
chociaż szanse z biegiem lat są coraz mniejsze. Ale sam aparat fotograficzny i filmy trafią na pewno do Muzeum Woli Głułowskiej. W imieniu Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, działaczy społecznych, chciałbym zwrócić się z apelem do społeczeństwa okolic Woli Głowskiej, Kocka, by zechcieli te pamiątki, które zdołali zebrać z pól bitew, by zechcieli przekazać właśnie do naszej izby, do Muzeum Pamięci generała Kleberga i żołnierzy Samodzielnej Grupy Operacyjnej Polesie. Środowisko Kleberczyków skupia w swoich szeregach około 300 osób, głównie z Warszawy. Wszyscy starają się aktywnie działać, o ile tylko pozwala na to zdrowie. Zacisnęły się więzi ze szkołami i szczepami harcerskimi, które za patrona obrały sobie generała Franciszka Kleberga. Zachowują też ścisłe, serdeczne kontakty między sobą. Jak mówią, ta więź pozostanie do końca życia. Ilekroć jesteśmy w Woli Głowskiej, zawsze odwiedzamy naszych kolegów. I nie tylko kolegów, bo i mieszkańców. I tutaj właśnie w tej chwili jesteśmy przed zagrodą naszego kolegi Zaręby, Kleberczyka, który nas zaprasza i prosimy panów, prawda? Nie pierwszy raz już tu jesteście. O, nie pierwszy raz. I to jest dziwne, zawsze podkreślają tą staropolską, podlaską gościnność. I dzień dobry. Podkreślałem, żeby się obrazili, jakbyśmy... Nie. Kleberczyków, kolegów, ja również Kleberczyk jestem, nazywam się Zaręba i zapraszam na skromną herbatkę. Jesteśmy w Kocku. Tu również zachowała się pamięć o żołnierzach generała Kleberga. W pałacu powstała przed laty Izba Pamięci Narodowej. Niewiele tu pamiątek. W Kocku powstała społeczna inicjatywa budowy panoramy bitwy pod Kockiem. To przedsięwzięcie także, o ile zostanie zrealizowane, wykroczy daleko poza ramy pomnika mauzoleum. Miałeś tylko karabin, przy pasie granaty, 6 ładownic nabojów i bagnet na broni. Bunkrami twymi były tylko chłopskie chaty. Nie miałeś takich fortec, jakie mieli oni. Nie miałeś setek armat, tanków, samolotów. Na czołg szedłeś z granatem z butelką benzyny. Nie w okopach z betonu, a wśród wiejskich płotów w wieniec sławy wplatałeś nowe wielkie czyny. Bo żeś miał mężne serce, wiarę w słuszność sprawy, za którą walczyć szedłeś na swych ziem granice, dla której w bój poszedłeś zażarty i krwawy, w dym prochu, łoskot strzałów, ognia błyskawice. Ilu z was śpi dziś w polu, jeden Pan Bóg zliczy, bo umierać umiałeś, śmierć i oko w oko patrzeć zimną pogardą i bez chwili lęku. Dziś leżysz gdzieś samotnie.